Witamy serdecznie w drugim dniu turnieju. Welcome in the second day. Tournament. Lucky defense 1A. Z tym przegrałem. It was lost. Unlucky lost. With this one. Dobrze, mamy szansę, znaczy gramy o 1%, tak. Gramy o 1%. Mamy stały skład do ataku i tego się będziemy trzymać. I na tak 2-1. Czerwony, dużo niebieskiego coś. Musimy złożyć tą trójkę fioletową. Dobra, diamenty przy szybkiej manie to jest słaba sprawa, ale tutaj chyba to zrobimy, czyli wyzerujemy sobie. Drugi raz już uderzył Bjorn. Dobra, teraz ładujemy. O nie, 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 nie. Nie, 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 nie. No, żyjemy. Żyjemy, tak to jest, jak przy szybkiej manie nie dostanie się klocków na czas, to tank odpala nawet 3 razy i już i po zabawie. Tutaj by przydało się zdążyć przed Belit. Zdjąć jeszcze, no nawet 2. Zdjąć Tajruma. Anwinder 191 HP. Dobra, Tajrumowi mówimy dobranoc. Goodbye, Tajrum. And maybe goodbye, Baltazar. Or not goodbye, Baltazar. O, jednak. Dobra. A nawet 2, jakby Anwindra strzelić Renfeldem, a później czerwonym klockiem. No właśnie. I już. I to jest właśnie gra z szybką maną. Od śmierci do życia się idzie. No to spokojnie wypunktujemy, tylko potrzebujemy sobie zebrać wszystko do kupy. No i już lecimy do kolejnego. Suma szczęścia równa się 0, pamiętajmy. Niby ledwo przeżyliśmy, ale z drugiej strony dostaliśmy kiepskie klocki na początek. Prawie cała plansza niebieska. No tutaj, zobaczmy, no tutaj sytuacja jest taka, że trzeba by było sobie Belit przygotować, żeby w odpowiednim momencie zdjąć status niedźwiedzicy. Najlepiej by było pakować klocki w niedźwiedzicę. Belit mi po 6 klockach odpala. A tam 4% mamy, to wystarczy. A, bo ma kostium. Kostium daje 5. Ona ma 9.
Jakoś szybko. Podeszła do góry. No tutaj to po prostu cierpliwie, jak będziemy punktować, za chwilę uzdrowią tamci. Więc trochę będziemy się z nimi bawić. Ale to nic. Cierpliwość nas uratuje. No tak naprawdę już. Jeden w zasadzie zmyka. Jeśli dostanę marne klocki, jestem w stanie ograć każdą drużynę. I nie mówię o super klockach, tylko normalnych. Takich, że załóżmy już dwie trójki klocków na potrzebny mi kolor jestem w stanie złożyć, czy czerwony lub fioletowy, to uważam za normalne. Nie musi mi być wyłożona cała plansza moimi klockami, bo to normalne klocki już nie są. To są nawet za dobre klocki. Tutaj też sobie wyczekamy trochę. Niech ten drugi uleczy, a my sobie przygotujemy wszystko. W zasadzie walka jest bez historii. Tylko kwestia tego, który pierwszy. No dobrze. Stosunkowo było proste. No tutaj. Gilra, Oberon, Grevle. O! Dobrze. Dziękujemy ci. Fantastyczna, najlepsza na świecie gro. Oczywiście jak zawsze chwalę tą grę, to za chwilę się coś spieprzy. Ale jak pożegnamy Gilra przed uzdrowieniem, Renfeld jednak jest super sprawą. Żegnamy Gilra, może nam się uda Bjorna pożegnać, zanim Grevle odpali. O, szybko te czerwone. Dobrze. No i w zasadzie teraz trzeba było się zastanowić, chyba uruchomimy Oberona. Trzeba ich po prostu cierpliwie wypunktować. Tyle. Przydałby się
Renfeld. Poczekamy, aż Hodgkin uderzy, żeby ten status spowolnienia many zdjąć swoją Gilra. Tak, uruchomimy Renfelda. Byśmy zdjęli i Oberona szybko, i Hodgkina, później z górki. Rozochociłem się po ostatnim trochę oczywiście turnieju. Jak szczerbaty na suchary, kiedy zobaczyłem siebie na pierwszym miejscu i pomyślałem, że jestem taki super, że na każdym turnieju mogę oczywiście tak być. No. Także rozumiecie, szanowni państwo, jak bardzo jestem rozczarowany tą porażką jedną z końcówki pierwszego dnia. No nic, najważniejsze jest 1%. Bo zajęcie miejsca w pierwszej setce to jest naprawdę bardzo duże osiągnięcie i składowa wielu szczegółów, na które nie mamy wpływu. Na przykład ta durna obrona. Wystarczy, że miał obronę jedną na E przez 2-3 dni. I mając, nie wiem, 25 wygranych, tak jak na jednym turnieju, to wylądowałem, nie wiem, na którym miejscu, 300 czy 400. Bo obrona była śmieszna. Co tutaj? No tutaj jest nieźle z klockami. Hodgkin raz odpali, ale mam nadzieję, że tylko raz. Dobrze, najważniejsze, że mam odpaloną Girlera i Renfelda. I w takim wypadku jest szansa pożegnać Girlera. Nie, Hodgkin. O. Renfeld jest świetny. W zasadzie, będąc szczerym, mamy totalną przewagę. Teraz wystarczy zrobić to, co zwykle, czyli wypunktować. O! Kombo zrobi to za nas. Wypunktować kolejnego przed odpaleniem greble, a tak później sobie spokojnie cykać. To nie jest tak, że ja ten skład atakujący to wymyśliłem sobie w 30 sekund. Oczywiście pamiętam, jak grałem tam wcześniej, wiedząc, że ten skład jest, znaczy wiedząc, że na przykład Girlera czy Renfeld są świetni, plus zdjęcie statusu poprzez Belit i Girlera na własne też jest istotne. Dopiero teraz tak naprawdę zrobiłem sobie mocnych rzadkich, czyli wytalentowanych. No, chyba nam się nie uda tamtego zdjąć. Wejdź. Tak. I tak zaraz ciebie załatwimy, szanowny kolego. Obawiałem się, czy Sudri to nie będzie za mało na to, żeby bić, bo Renfeld ma słaby damage ataku. No, ale taki wybór. Myślałem o Gunnarze, ale z reguły nie miał, ale wtedy bym już nie miał w zasadzie żadnej mocy, bo Renfelda ciężko nazwać jakąś mocą. Ale po to jest też Sokolnik, po to jest Gilera, żeby obniżać i zwiększać atak i w efekcie ten damage samych klocków jest wysoki. Także krótka piłka. Co mamy? Jeszcze jeden atak.
Uhuhu. Jaka nowa rodzinka. Jahangir. Też ładnie zrobiony. Głupi pomysł. Dobra. Zobaczmy, co to z tą rodzinką będzie. Ładujemy oczywiście najpierw. Tych, którzy będą mi tam potrzebni. Belic sobie zaraz włączymy, zanim rzucimy teraz diament. Co tutaj by trzeba było zrobić? No zdjąć to dziadostwo na tanku. A przede wszystkim zrobić trzy fiolety. Więc trzeba by było właśnie przesunąć tak. Robimy sobie fiolet. O, po to, żeby zdjąć tanka. Dobra, tego nie ma. Ej, zapomniałem. Zdjęcie własnego statusu, tego leczącego po prawej, ten po lewej, ten po prawej wskrzesza. Ale może się uda go zdjąć tego po prawej? Nie. Myślałem. Jeszcze za wcześnie. Na razie, jak dla mnie, mamy to trochę pod kontrolą. Kolejny Renfeld. O, ten po prawej już zniknął. No, tak naprawdę, szczerze, jakoś nie wygląda mi groźnie ta rodzinka. Żadnych snajperów, mocno bijących, jakieś tam kombinacje. Jakieś kreciki. Coś pomocnicy. Za mało uderzenia w obronnej, to taki skład jak tutaj to spokojnie wypunktuje. No ale to już nie mój problem. Może ktoś po prostu nie ma alternatywy, albo chciał pokazać, jak to ma ładnych nowych bohaterów i w efekcie pokazał. Pokazał, no chyba, że inni mają problemy, ja nie wiem. No ale myślałem, że będzie znacznie trudniej. No i już. Szybko i na temat. Które my to mamy miejsce? 53. Jeszcze nas nie ma. A to już nieważne. Zapraszam na dzień jutrzejszy. Twardo idziemy na 1%. Obrona sprzyja. Do zobaczenia.